Zapraszamy do Majstwa. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Majstwa. Dziś mamy 19 odcinek i znajdujemy się ponownie na Bemowie. Niedawno byliśmy na Bemowie, ale tu się tyle zmieniło, że aż szkoda było się tutaj nie pojawić ponownie. Najważniejsze, co się zmieniło, to jest skrzyżowanie, a konkretnie rondo, ale zanim o nim, to najpierw posłuchajmy. Ostatni raz w tym tygodniu z Sykutem Jakuba Sykuta. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy placu budowy metra na Bemowie. Jak widzicie za mną, powstało całkiem nowe skrzyżowanie. Taka organizacja ruchu potrwa do 11 czerwca. Ulica Powstańców Śląskich w jednym miejscu znajduje się jako ulica jednokierunkowa. Torowisko tramwajowe, które znajduje się na samym środku skrzyżowania, zostanie przyłączone do sieci tramwajowej. Kiedy? W wakacje. Dlaczego dopiero w wakacje? Ponieważ wtedy mniej ludzi korzysta z komunikacji miejskiej. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, na samym środku skrzyżowania, Jakub Sykut. No i dokładnie, tak jak usłyszeliście od Sykuta, to trochę się tu pozmieniało. I zacznijmy sobie od ronda. Konkretnie teraz możecie zobaczyć, jak nasze rondo wyglądało jeszcze mniej więcej miesiąc temu, kiedy to wszystko funkcjonowało. Było rondo, się wszystko kręciło i nie było skrzyżowania. Teraz macie pierwszą organizację ruchu bezpośrednio po zlikwidowaniu naszego ronda, czyli tutaj trochę się już zmieniło. I kolejna zmiana, czyli to, co jest aktualnie. Już stary asfalt powoli zaczyna znikać, a nowość zaczyna się pojawiać. No ale tak, jak wygląda nasza w ogóle cały plac budowy? Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku mam Avizo Maps. Niestety nie mam drugiej stacji Avizo Maps, bo serwer się zawiesił. No ale jedną mapę przynajmniej mamy. Także tak czy siak. Co widzimy na załączonym obrazku? Widzimy po pierwsze, że jeszcze zdjęcia się ładują. Bo są nieostre, ale już tu się ładują, proszę bardzo, ładnie. To, że w tych wszystkich rejonach, tu zjazdy, wyjazdy, przyjazdy, ładnie jest odzorowane nasze skrzyżowanie. Mamy dwa pasy, to jest na minus niestety. Tak akurat trzeba im przyznać, że są tylko dwa pasy, no ale dobra. Na razie nie ma jeszcze przejazdu Górczewską, więc da się przeżyć. Co jest większym minusem, to jest to, że nie mamy jednej jezdni ulicy Powstańców Śląskich i jest aktualnie to ulica jednokierunkowa na tym odcinku. On się ciągnie, ten jednokierunkowy odcinek, tylko i wyłącznie dotąd, tutaj. Ale no cóż, tak czy siak, jest to problematyczne, bym powiedział, żeby się tutaj odnaleźć z tą tymczasową organizacją ruchu. Dla pieszych też są dosyć ciekawe wyznaczone przejścia, ponieważ aby dojść do przystanków bambajowych, macie dojście albo od tyłu, to dobrze jest akurat, tu powinno powstać w ogóle przejście dla pieszych, albo bezpośrednio od tego rejonu, tylko że tutaj jak przechodziło się zawsze prosto, no tu jest teraz zwalony całkowicie asfalt, to idzie się teraz takim zygzaczkiem tu i tu jest wysoki krawężnik, trzeba uważać. Nie wiem, może już go naprawili, ale jak ja nagrywam ten odcinek, to jeszcze tutaj był strasznie wysoki krawężnik, nie dało się przez niego przejść. Następnie się jedzie tutaj dalej i tu jest ciąg pieszo-rowerowy na tym odcinku, a tu jest już dalej ścieżka rowerowa, więc tak to wygląda. Po drugiej stronie zbytnio się nic nie zmieniło. A tu w rejonie, gdzie było to przejście dla pieszych, pozostało z przejazdem rowerowym cały czas. Także tak wygląda po tej stronie. No ale po kolei. Zacznijmy sobie od torów odstawczych. Czyli jak widzicie, one wyglądają na załączonym obrazku. Przy okazji nad nimi jest nasza droga, która się tutaj przerzuca i widać już przygotowaną niedługo do powstania dalszej części ulicy Górczewskiej. I to dobrze, bo ona będzie tu już stopniowo powstawać i ulica Górczewska w tym rejonie najprawdopodobniej dosyć niedługo już się pojawi. Bo tego rejonu zbytnio już nie używają, tu nie ma dużo otworów technologicznych. Oczywiście poza tym jednym, który tutaj pozostał, ale może tutaj kawałek jeszcze jest zdobem tej ulicy. No nie wiem, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to zawsze mówię. Ale co się właśnie tutaj dzieje? Jest ten otwór, jak widzicie. Mamy spodne informacje tutaj cały czas, ale z tego co ja wiem i dowiedziałem się tam właśnie z moich źródeł, to jest to już przygotowana pierwsza część, pierwszy otwór, który będzie oczywiście zakryty na okres tam, na okres oddania tego odbiorów technicznych i tak dalej. To jest pierwsza część z komory demontażowej KD04, czyli stąd będą wychodzić tarcze TBM z Karolin. Tak mi się przynajmniej wydaje osobiście.
No i tak najprawdopodobniej też jest, bo otwór, jego kształt, jednakże no nie pozostawia po prostu żadnych śladów, że to nie jest to. Nie mamy drugiego otworu, który tu będzie, chyba że będzie tylko jeden otwór. Ale raczej wątpię, żeby Gulen Markek może zrobić drugi otwór, to go nie robi. Także tu będzie drugi otwór, jeszcze z tego co mi się wydaje. Tu jest multum oczywiście podkładów pozostawionych, to zresztą możecie zobaczyć na zdjęciach. Faktycznie, że tam jest trochę podkładów, trochę szyn, trochę wszystkiego. No i głęboki otwór, przez który dobrze widać cały plac budowy. I to jest akurat ciekawe, tam trochę widać tych rejonów na dole, co tam się znajduje. No ale bardzo podobnie to wygląda do komody demontażowej, co prawda nie ma na dole kołysek. Ale to mogą zrobić chwilę przed budową faktycznego tutaj komody demontażowej już podpisanej. A póki co jest jak jest. Czyli nie wiadomo, czy te tramwaje wrócą, bo jeżeli będzie tutaj drugi otwór, to nasza ulica będzie musiała się faktycznie jechać takim zygzakiem przez torowisko. No zobaczymy. To akurat możemy zobaczyć jeszcze później. Dalej, jak widzicie, w tym rejonie od tego starego chodnika, który jest zrobiony z kostki, jest ładne wylane pierwsza warstwa niestety dopiero asfaltowej ścieżki rowerowej i ładnego chodnika. Wygląda to bardzo ładnie, przyjemnie się po tym jedzie i idzie. Jednakże kończy się to w tym miejscu i prawdopodobnie niedługo będzie dalej to ciągnięte, bo już jest to skrzyżowanie w tej części, tu będzie po kawałek przynajmniej odtworzone do tego przejścia dla pieszych i będzie to powoli nam tutaj ponownie powstawać, także no powiedzmy, że jakoś to widzę całkiem nieźle. Dalej, co my tutaj jeszcze możemy zacząć na naszej stacji, no tak jak mówiłem, całe skrzyżowanie rondo, ale to już chyba mogliście właściwie zobaczyć, macie tutaj jeszcze parę zdjęć naszego ronda. Wszystkie wyjścia na rondzie, pomijając te dwa w kierunku osiedla Gruczewska i w kierunku tutaj po drugiej stronie osiedla, z którego zawsze startuję dronem. Konkretnie mam na myśli to osiedle, to tutaj. Tutaj się wchodzi. Osiedle Gruczewska 200. A, no dobra. To tutaj jeszcze jest zrobione jedno wyjście. Jedno jest w tym rejonie, drugie jest w tym rejonie. To jest wyjście do przystanków bambajowych, a to jest do przystanków autobusowych i tego osiedla. Także to są dwa wyjścia jeszcze, które będą powstawać w najbliższym czasie. Nie wiem, czy w tę stronę też będzie jakieś wyjście, ale chyba nie, bo tutaj akurat nie ma zbyt dużo obszarów, to jest wolna przestrzeń, pusta, więc z tego co pamiętam, tylko po tej stronie to będzie powstawać. Skrzyżowanie tramwajowe na środku powstało, będzie przyłączone, ale to jeszcze za jakiś czas, więc co do niego to dużo nie mam jeszcze do powiedzenia. Na razie jest, tu będą powstawały i już dalej te przejazdy, a ten asfalt na tych rejonach, przejazdach starych ronda będzie w najbliższym czasie likwidowany. No i dojdźmy jeszcze na kawałek do naszej stacji, część właśnie stacyjnej. Mamy też wyjście bezpośrednio pod ratuszem, ono już jest właściwie w całości gotowe. Tam nawet schody ruchome, z tego co widziałem, już są zamontowane, także to jest już taka, bym powiedział, odjechana bardziej część. A co jeszcze więcej, to możemy zobaczyć w tym rejonie, tutaj wyjście jest planowane tutaj obok Lidla i tak dalej. One są tutaj bezpośrednio do stacji, bo część stacyjna, faktycznie peron naszej stacji jest dopiero tutaj. A tu jest nasze do zejścia. Także tak, to jest dosyć ciekawe. No i tak, tu jest stacja, tu są jeszcze wyjścia, tu są jeszcze wyjścia. I co mogę powiedzieć o samej stacji? No tu powstaje peron. Trwają prace murarskie, betoniarskie. Malarskie już nawet, z tego co pamiętam, wykończenia różnych pomieszczeń technicznych się pojawiają na poziomie minus 1, oczywiście minus 2, takie same rzeczy. I jeszcze wracając do torów odstawczych, to tam też się znajdują już powoli, zaczynają się pojawiać tory są układane, znaczy szyny i tak dalej. To jest jedyne miejsce, gdzie są faktycznie tory na Bemowie, na torach odstawczych się powoli pojawiają, no ale już zawsze od czegoś trzeba zacząć w końcu, więc tak bym do tego powiedział. A tutaj to tak to wygląda, a w tunelu, który się tutaj dalej ciągnie od właśnie tej stacji, już są wszystkie bankiety boczne i dolne zrobione. Czyli przejdźmy sobie właśnie tutaj płynnie do naszego tunelu. Tu jeszcze zobaczcie, jest ta winda cały czas objechana dookoła ulicą. Ona tutaj cały czas funkcjonuje, także przy niej się nic nie zmieniło. I tu jest przejście zapewnione od ratusza i tych rejonów bezpośrednio tutaj do tego przejścia dla pieszych. Został zrobiony taki mały chodnik wytyczony. Nie wiem, czy on się pojawił teraz, czy jakoś w ostatnim czasie, ale ja go nie widziałem ostatnio, jak tutaj jechałem na monocyklu. A jak jechałem właśnie wczoraj, przedwczoraj, to z niego skorzystałem i już faktycznie istnieje. Także to jeszcze jest jedna ważna rzecz. No i lecimy sobie dalej, czyli do stacji naszej
CZO. A czy nie, jeszcze zanim stacji, to najpierw do wentylatorni szlakowej i to jest wentylatornia V05. Tutaj nie zdziwię was, jak powiem, że tutaj jest praca wykończeniowa i murarskie. I właściwie więcej informacji tutaj na temat tego obiektu nie mam, ale jak widzicie na załącznym obrazku, jest już tutaj się pojawił jakiś trochę większy ruch. Nie mamy co prawda jeszcze żadnego budynku powstającego, więc to nie jest poziom wentylatorni na brudnie. Ale wygląda to całkiem zaawansowanie. No i tutaj jest, chyba bym powiedział, największy bałagan. Znaczy, bałagan. Po prostu jest dużo rzeczy poukładanych w różnych miejscach. Tak, jak inaczej powiedzieć na bałagan, co nie? No i tak to wygląda. Są dwa otwory. Przez jeden trochę tam zaglądałem, żeby coś zobaczyć, ale dużo nie było widać. Zresztą możecie chyba sami zobaczyć na tych zdjęciach, że tam, patrz, próbowałem zobaczyć, czy coś jeszcze jest w środku, ale no niestety. Bo o wentylatorniach to nam najmniej też mówi metro, niestety. No i dochodzimy do wentylatorni. Do stacji C05 Ulrychów. No i tak, stacja zbytnio się nie zmieniła od ostatniego odcinka, czyli od ostatniego miesiąca. Co prawda, na zdjęciu początkowym, które możecie teraz zobaczyć, jest bardzo dużo nowych schodów ruchomych, które się pojawiły. I one są wszystkie już dowiezione na wszystkie stacje. I jako tutaj w jednym miejscu są scentralizowane w większości i stoją, tak po prostu sobie stoją. Także to jest ciekawe. Najwięcej widać przy wyjściach tutaj od naszego nasypu kolejowego przy ulicy Gruczewskiej po stronie zachodniej tej stacji. Tam są te dwa wyjścia i winda jedna. I tam najwięcej widać, bo też jest otwór bezpośredni na stację i na tory, znaczy na stację i właśnie te tory. I tu można chyba najwięcej zobaczyć, zresztą tam pokręciłem się trochę, możecie też zobaczyć, że próbowałem tam zobaczyć, co się jest w środku. I nawet całkiem nieźle było widać ten półpiętro. Prawda, to podobnie to będzie hala odpraw, gdzie bileciki będziemy kasować. No i niższe poziomy, ale tam też tak tego dobrze nie widać, jak na Zaciszu na przykład. Schodów ruchomych tutaj jeszcze nie ma montowanych bezpośrednio. Także tak to wygląda, no i ogólnie to powstaje, dosyć ciekawie, w miarę szybko bym powiedział, ale miło, że tutaj jeszcze jakkolwiek te schody widać jeszcze na górze. Tak samo podobna jest w miarę sytuacja po drugiej stronie, z tym, że po drugiej stronie to i tak głównie są wyjścia bezpośrednio tutaj, no wiecie, przy Wola Parku. I to głównie te wyjścia są akurat po tej drugiej stronie. Także tak, no i jedno wyjście tam jeszcze od strony wschodniej jest schowane z windą, też taką ciekawie dosyć poustawianą. Jak wygląda sytuacja tutaj na dole? A mianowicie na dole się też zbytnio, znaczy dzieje się, nie będę mówić, że nie, ale nie mam konkretnych po prostu informacji, prace murarskie głównie. Kamień tutaj, jest kamień, zalewki wykończenia, malowania. Powstaje peron cały czas tutaj w różnych miejscach. Jeszcze nie ma torów układanych ani podkładów już przygotowanych w tym rejonie. W sensie podkłady są na górze, ale jeszcze na dole nie są układane, to na pewno wiem akurat. No i tak to mniej więcej tam się ciągnie. Powoli, powoli nam tutaj ta stacja powstaje. Ale to jeszcze nie jest ostatni obiekt. Jak zawsze mówię o tym jeszcze jednym obiekcie, czyli do naszej komorze demontażowej KD06. I tu się faktycznie coś wydarzyło. Co prawda może mam mało zdjęć, więc powiem to dosyć dużym skrócie. No wygląda dosyć tak samo jak zawsze. Są już tutaj tory też jakieś poukładane obok, więc będą pewnie stąd szyny wkładane. Znaczy, wydaje mi się, że tam były tory, ale z tego co widzę na zdjęciu, to chyba ich nie ma. No dobra. Tak czy siak, jest jeden duży dźwig, więc coś się dzieje. A co się dzieje na dole? Na dole jest odrobne przyłączenie i już było właśnie... już powstało połączenie z naszą stacją Księcia Tomasza. Księcia Janusza. Dzięki czemu nasza tutaj stacja faktycznie się łączy. I aktualnie tam do początku jakoś czerwca jest zrobione jeszcze tam wykańczanie tego przejścia, żeby tego otworu z tą stacją, aby trochę lepiej to wyglądało i będzie tam dalej to po prostu przygotowane, żeby powoli i po cichu tutaj podłączyć, no bo wiemy, to jest stacja funkcjonująca Księcia Janusza, więc nie można zbytnio tym jakoś bardzo też tego łączyć, bo nam jeszcze pociągi w metrze wysiądą, a tego byśmy nie chcieli przecież.
Także tak wygląda ten odcinek Metta i na koniec nie może zabraknąć oczywiście ciekawostki. Nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego rondo, które tutaj było, zostało zamienione na skrzyżowanie. Otóż dwa wyjścia z metra do przystanku tramwajowego oraz do osiedla znajdowało się idealnie na rondzie, przez co te wyjścia nie mogły zostać wybudowane. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Najdokładniej. To byłoby na tyle z tego dzisiejszego materiału. Dosyć ciekawie to wygląda. Nie powiem, że nie. To się wszystko tutaj zmienia na bieżąco. Kolejny raz na BMW z takim pełnym odcinkiem. To się dopiero zobaczymy. Prawdopodobnie dopiero w lipcu. A w czerwcu będzie przelot nad całą budową metra, włącznie ze stacjami Karolin. I jeszcze jedna rzecz od stacji Karolin. Tam czekamy na pozwolenia i tyle. Bo wszystkie decyzje już sam zostały wysłane przez Glormark. I czekamy na pozwolenia tylko i wyłącznie przy stacji STP Karolin, gdzie jeszcze po prostu jedna część tam osób jest do przesiedlenia, a jedna firma tam jeszcze po prostu cały czas ma swoją działalność i zbytnio nie chce się przenieść. Także tak to wygląda, dlatego jest metro wstrzymane, bo ktoś, nie będę mieć tego za złe, no bo w sumie to jest jego własna firma, pewnie za mało dali na tą przeprowadzkę. Bo ja bym chętnie z tego wyszedł jakoś z zyskiem, bym rzecz powiedział, jeśli muszę się przenieść w końcu. Ale ta firma po prostu tam jeszcze jest. No bo to jest jedyna firma działająca, w ten sposób mogę to wywnioskować właściwie, w tamtym rejonie, więc oni na pewno są problemem. Więc tak to bym powiedział. No ale wracając do tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że cały tydzień z Sykutem wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli wam faktycznie się podobało, zostawcie jakiś komentarz, zobaczymy, poczytamy sobie z Sykutem co i jak. Jeśli chcecie być cały czas na bieżąco z informacjami z metra i ogólnie inwestycjami transportowymi w Warszawie, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I no, jak macie... chcecie mnie wspomóc, to też jest tam przycisk wesprzyj obok subskrybuj przy okazji. Natomiast tym dobrym akcentem kończymy tydzień z Sykutem, więc jutro pojawi się Q&A, jeśli się wyrobię. Bo jutro też idę sobie gdzieś tam poskakać, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Natomiast faktycznie jutro ma się pojawić Q&A z pytań, które zadawaliście przez cały tydzień. Jest ich trochę i nawet ja jestem ciekawy niektórych odpowiedzi. Do zobaczenia już jutro, bo po Sykucie tam jakieś 5 słówek będę mieć jeszcze do was. Także do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale na moim kanale. A, no i we wtorek się pojawi tramwaj na Winnice Bis. Cześć!